Dzień dobry Państwu. W magazynie samorządowym moimi zdalnymi gośćmi będą dzisiaj pani radna Stefania Ratajczak z PiS. Dobry, witam. Pan Przemysław Górny z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I pan Michał Skrzypczak z PL18. Dzień dobry. Proszę Państwa, wprawdzie nie ma w lipcu sesji Rady Miejskiej Leszna, zwyczajowo ten program jest realizowany przed sesją, ale uznaliśmy, że dzieje się sporo mimo lata, dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić radnych do naszego studia poprzez oczywiście zdalne łączenie, przynajmniej na razie. Proszę Państwa, zadziało się w Radzie coś, co nie zdarza się często. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby dwóch radnych wyszło z klubu. Myślę, że próbowało założyć klub osobny, ale nie starczyło szabel. Panie radny Górny, proszę powiedzieć, co się zadziało w Koalicji Obywatelskiej? Czy czujecie się osłabieni? No, pani redaktor, rzeczywiście troszeczkę ja jestem osobiście tą decyzją zaskoczony, chociaż szanuję bardzo kolegów i koleżankę Edytę Pejcza, którzy taką decyzję podjęli. Jako klub Koalicji Obywatelskiej wygraliśmy wybory do Rady Miejskiej, pokonując m.in. ugrupowania pana prezydenta PL18, uzyskując 9 mandatów w Radzie Miejskiej. No, teraz dwóch radnych odeszło, no i nasze jakby szable, mówiąc tak kolokwialnie, zostały zmniejszone od dwóch radnych. No jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Jednakże no, szanuję decyzję i kolegi, i koleżanki. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować w Radzie Miejskiej. Proszę powiedzieć, bo tak jak powiedziałam, żeby założyć klub radny, który ma oczywiście sporo więcej kompetencji niż pojedynczy radni, trzeba trzech osób. To zapytam wprost. Czy były jakieś podchody ze strony Polski 2050, Szymona Hołowni, do klubu PiS i do klubu PL18. Pani radna Ratajczak. Więc tak, jeżeli chodzi o podchody, Hołownia 2050 ze strony, przynajmniej w stosunku do mojej osoby, bo mogę się tego tak wypowiedzieć, nie było żadnych próśb, propozycji, aby przystąpić. To tyle. Jeżeli chodzi o wystąpienie z klubu PO panią Edytę Feliczak i pana Jarosława Zielonki, to powiem państwu, że nie chcę ich oceniać, ponieważ to jest ich indywidualna sprawa. Nie wiem, jak oni się czuli w Koalicji Obywatelskiej, czy były prowadzone rozmowy, czy była z nimi dyskusja. Może. Ja tylko wnioskuję, co Basia powiedziała, Mroczkowska, że nie było rozmów jakichś wyjaśniających. Może gdyby były te rozmowy wyjaśniające pomiędzy członkami klubu, może by nie doszło, ale mówię, to jest indywidualna decyzja. Życzę im oczywiście powodzenia w nowym klubie. Gorąco na to liczę, bo mnie się zawsze dobrze układała współpraca z panią Edytą i z panem Zielonką. Pamiętam, jak myśmy walczyli o podwyżki. Także ja, oni będą na pewno działać na rzecz miasta, może już nie w klubie, bo jak pani wspomniała, potrzeba trzy osoby, ale będą na pewno głosować za mądrymi uchwałami, które będą dotyczyć dobra mieszkańców Leszna. Życzę im oczywiście powodzenia i trzymam kciuki za nich. Pan Michał Skrzypczak, każdy, kto obserwuje pana facebookowy profil, wie, że pan często lajkuje wpisy Polska 2050 Szymona Hołowni. Co to może oznaczać? Czy jest coś tajemniczego, czy po prostu sytuacja jest prosta? Pan jest w klubie PL18 i tam pan zostaje. Czy sytuacja oczywiście jest bardzo prosta. Jestem w klubie PL18, tak jak i w poprzedniej kadencji. No też były czasami różne rozmowy dotyczące ewentualnie przejścia, tak samo i w tej kadencji, no takie, znaczy to nie były jakieś wprost propozycje, natomiast rozmowy z szefostwem danego jednego czy drugiego ugrupowania prowadziłem. Zresztą ja lubię rozmawiać z wszystkimi i tutaj zawsze chętnie, jeżeli jest taka propozycja rozmowy, to z niej korzystam. Owszem, tak można by było powiedzieć, że obserwując chociażby moją aktywność na Facebooku, no to istotnie zdarzało mi się od czasu do czasu takie poparcie jakby wskazywać. No, co niektórzy być może z tego
tytułu wywiedli, prawda, że chce zmienić klub. Znaczy ja tu powiem dokładnie w ten sposób. Lokalna polityka, a ta ogólnokrajowa jest dla mnie zupełnie różna jednak, prawda? I w związku z tym no, trudno na arenie krajowej popierać PL18, którego po prostu nie ma. W związku z tym na arenie krajowej no, staram się zawsze w jakiś sposób popierać te osoby, te kluby, te organizacje, te partie, które no, są mi w jakiś sposób na tyle bliskie ideowo, prawda, jeśli chodzi o wypowiedzi. A Szymon Hołownia akurat taką osobą był i nie ukrywam, że akurat jego spojrzenie na Polskę mi się podoba. Panie radny, pytam pana Przemysława Bóżnego, czy jeszcze jakieś zmiany w czasie wakacji, czy po wakacjach nastąpią w waszym klubie? Pytam o takie chodzące słuchy o zmianie przewodniczącego waszego klubu. Czy potwierdzi pan tę informację? Czy na coś takiego się zanosi? Rzeczywiście jakaś rozmowa była, tylko na chwilę obecną nie planujemy zmiany. Tak jak pani powiedziała, redaktor, mamy taki okres wakacyjny. Nasi też radni koleżanki, koledzy wyjechali na wakacje. My spotykamy się ewentualnie telefonicznie, czy porozmawiamy przez komunikatory. Myślę, że na pewno spotkamy się pod koniec wakacji, czy może na początku września i będziemy rozmawiali między klubem, być może wtedy jakieś decyzje ostateczne podejmiemy, czy będą jakiekolwiek. Coś jest na rzeczy, panie radny? Nie chciałbym, pani redaktor, nic powiedzieć, bo powiedziałem, że mamy taki okres wakacyjny. Spotkamy się pewnie pod koniec sierpnia, będziemy dalej rozmawiać na ten temat. Dobrze, to pewnie nic więcej z pana nie wyciągnę dzisiaj, ale wrócimy do tematu, mam nadzieję. Mówi pan, że jest okres wakacyjny, rzeczywiście mamy wakacje, ale mimo to Platforma Koalicja Obywatelska przygotowała projekt uchwały dotyczący nazwy parku, tego nowego parku, na który bardzo, bardzo czekamy przy Unii Europejskiej. Chodzi o nazwę tego parku. Wy uznaliście, że dobrą nazwą będzie Park Tolerancji, ponieważ Leszno historycznie rzecz biorąc było wzorem tolerancji i świeciło wtedy przykładem na całą Rzeczpospolitą. Dodam oczywiście, bo zawsze to dodaję za sprawą rodu leszczyńskiej, który był bardzo światły i wyznawał zasadę, że w Lesznie mogą osiedlać się wszyscy, byle płacili podatki, byle po prostu dobrze pracowali na rzecz miasta. To była ta zasada, z którą rozumiem, wy się zgadzacie i chcecie ją podtrzymać. Natomiast ta wasza propozycja spotkała się, no muszę powiedzieć, z bardzo krytycznym wpisem prezydenta Łukasza Borowiaka, ponieważ on właściwie zakwestionował to, że wy w ogóle jakąkolwiek nazwę podajecie, ponieważ napisał na Facebooku, że głosujecie przeciwko inwestycjom leszczyńskiego samorządu. Ten park jest dla nich jak widmo, ale mają pomysły na nazwę i dalej ostro, co za obłuda i brak politycznego wyczucia, smutne to. Jak pan może skomentować słowa prezydenta w tej materii? No, pani redaktor, no jest troszeczkę mi smutno, że przede wszystkim pan prezydent odnosi się do tak ważnego projektu uchwały dotyczące Parku Tolerancji przez social media. No rzeczywiście pan prezydent jest znany z tego, że wszędzie widzi tylko, nie wiem, walkę polityczną, grę polityczną. No i niestety też nie mogę się zgodzić, że radni Koalicji Obywatelskiej no, politykują jakiekolwiek inwestycje. Prawdą jest, że nie popieramy wszystkich projektów uchwał przygotowanych przez pana prezydenta, jak chociażby wniesienie aportem ziemi do spółki Lotnisko Leszne. Ja tylko przypomnę, że wówczas był szantaż ze strony pana prezydenta, że radni będą odpowiedzialni za zapłacenie 2 milionów złotych podatku VAT. Minęło to, jak dobrze pamiętam, rok czasu i jest cisza. No, staram się zawsze być merytoryczny i wytknąć ewentualnie też jakiekolwiek błędy przy konstrukcji budżetu. Może nie ze wszystkim, czy nie zgadzamy się też z zadłużeniem, ale niestety no, projekty uchwał budżetowych są tak skonstruowane, że w tym projekcie mamy tak naprawdę wszystko i mamy inwestycje i zwiększenie zadłużenia. Z tym zwiększeniem zadłużenia to my się nie zgadzamy, ale no, mówię, nie mogę się zgodzić z tezą pana prezydenta, że my bojkotujemy jakiekolwiek inwestycje w Lesznie. Raczej staramy się być merytorycznie, jak choćby też rozmawiać przy inwestycji dotyczącej ulicy Fabrycznej poprzez ograniczenie wycinki drzew. I rozumiem, że czujecie się kompetentni do tego, żeby wychodzić z inicjatywą nazwania tego parku Parkiem Tolerancji, ale chciałabym może tak szerzej właśnie o nazwach, bo
Wiadomo, że jest ten zespół, który działa na rzecz nazewnictwa, tak? Pan Michał Skrzypczak więcej będzie wiedział na ten temat oczywiście, ale czy znowu dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy dyskutować i kłócić się o nazwę, bo przecież inne kluby mogą mieć zupełnie inne pomysły. Jak pani Stefanie, jakby pani nazwała ten park? Pani tam często rowerem jeździ w okolicach. Tak, chciałam pani tak. powiedzieć, że to jest mój rejon. Mój rejon miasta, bardzo lubię tą część tego miasta, nie dlatego, że tu mieszkam, ale tu jest tak pięknie, tu jest tak zielono, są te nasze piękne planty, no i oczywiście podglądałam cały czas budowę tego parku. Jeśli chodzi o nazwę tego parku, może jeszcze wspomnę, że jest mi bardzo smutno, że pan prezydent tak ostro wypowiedział się na temat w stosunku dla Platformy Obywatelskiej, bo wyszła z inicjatywą, nazwą, jaką oni uznali za słuszną, więc myślę, że nie powinien tak dość ostro, powinien łagodnie to wypowiedzieć, jest, jak to się mówi, ojcem miasta i reprezentuje nas wszystkich. To tak troszeczkę uwaga do pana prezydenta, jeśli będzie nas słuchał. Troszeczkę tak z tonu, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli chodzi o samą nazwę, to powiem pani, że ja zawsze uważałam, że nazwy ulic, parków, skwerów powinni nadawać mieszkańcy Leszna. Ten park jeszcze nie został oddany, on będzie prawdopodobnie za 2-3 tygodnie, jak ta trawa się zakorzeni, będzie dopiero oddany. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu, około 3 tygodni. Ja proponuję, zgłaszam propozycję panu prezydentowi, aby zorganizować głosowanie mieszkańców Leszna, niech to oni zdecydują, jak ma się nazywać ten park i wtedy nie będzie żadnej kłótni, czy żadnych ostrych, bym powiedziała, wymian zdań pomiędzy poszczególnymi klubami, czy panem prezydentem, a radnymi. A więc moja propozycja, oddajmy to mieszkańców Leszna, bo tyle co wiem, jest kilka propozycji, kilkanaście, jedną z nich, którą do mnie się zwrócili mieszkańcy, a więc tego osiedla, gdzie ja mieszkam, to na przykład, mnie się to podoba, ale proszę, żeby mieszkańcy to potwierdzili, mnie się podoba to park francuski, nazwa park francuski, chociażby dlatego, że to jest Unia Europejska, tam jest ulica francuska i uważam, że to by wszystko by było takie kontymabilne i nikogo by nie obrażało. Z mojej strony apeluję, aby mieszkańcy zdecydowali o nazwie tego miejsca, tego parku, bo naprawdę jest on piękny, naprawdę będzie tam bardzo dużo dzieci, młodzieży, osoby starsze korzystały, także z mojej strony taka czyli propozycja. Rozumiem, że pani propozycja jest taka, że nie miałoby to być głosowanie nad konkretnymi nazwami, tylko po prostu mieszkańcy Leszna mieliby zgłaszać swoje pomysły. Nie na jakieś litery, tylko po prostu przyjdzie do. Mieszkańcy by zgłosili na przykład wśród 10 propozycji, w tych 10 na przykład 7 by się powtarzało, czy 5. To jest wyraźny sygnał, że mieszkańcy chcą właśnie większością nazwę tego parku. Myślę, że to będzie bardzo sprawiedliwe i nie będzie żadnej dyskusji wśród radnych. By musieli oni wykonać wolę mieszkańców. Ja na pewno wykonałabym wolę mieszkańców na 100%. Na mnie mogą liczyć. No i na pewno jest to sygnał, że po prostu władze miasta interesują się tym, co mówią mieszkańcy Leszna. Pan radny Michał Skrzypczak, co pan na temat nazwy nowego parku? Jeśli chodzi o nazewnictwo w mieście Lesznie, to mieliśmy bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o takie właśnie różne konfliktowe sytuacje w poprzedniej kadencji. Przypominam właśnie, że były takie głosowania, które z trzech nazw wybieraliśmy jedną, prawda, gdzie faktycznie no, były różne zgłoszenia, ale no, jednak gdzieś tam na końcu oczywiście radni muszą tą decyzję podjąć, no bo taka jest ich rola. Znaczy ja się zgadzam z panią Stefanią, że jak najbardziej jestem też zawsze za konsultacjami i dlatego też zawsze no, ceniłem, jeżeli
portale leszczyńskie organizowały różnego rodzaju sondy. Oczywiście sonda to też nie jest takie jakieś badanie, prawda? Natomiast jednak też wskazywało na różne preferencje, jeśli chodzi o mieszkańców. Także być może portal Konsultacje Społeczne można by było w sposób jakiś ciekawy przygotować do tego, aby tego rodzaju czy podawanie nas, ale też i głosowania być może jak, za jakąś konkretną nazwą. Nie wiem, nie mam dzisiaj jakby no, całości regulaminu, które by można było ewentualnie na tą okoliczność stworzyć. Natomiast jeśli chodzi o mnie indywidualnie, to no powiem tak, no taką to przeprowadziłem takie małe konsultacje, że tak powiem, wśród moich znajomych i rodziny i właściwie pojawiły się dwie nazwy. Dwie nazwy i no, pozwolę sobie je już wymienić. Znaczy jedna taka historyczna, być może starsi mieszkańcy pamiętają, że w tym miejscu, gdzie, o którym mówimy, ten park, no to mówiło się, że idzie się na Linum, tak? Czyli Linum Park być może, prawda? Natomiast to jest takie nawiązanie też do tego RAI, który był też w poprzedniej kadencji składany, jeśli chodzi o mieszkańców tamtej okolicy. Natomiast myślę, że to może być tak, ale myślę, że to może być dość trudne, ponieważ no, jakby uzasadnienie tej nazwy jest trudne, ponieważ no, starałem się poszukać na ten temat jakiejśkolwiek informacji, no ale raczej to jest tylko i wyłącznie taka potoczna nazwa, która gdzieś zafunkcjonowała w społeczeństwie i myślę, że chyba no raczej by to było takie niezrozumiałe, ale nawiązując tutaj właśnie do tego osiedla, czyli mamy właśnie wiele ulic europejskich, prawda, mamy również ulicę Unii Europejskiej. To druga taka nazwa, która gdzieś moim zdaniem warto by była rozpatrywania, to jest Park Europa. Po prostu Europa, nie Unii Europejskiej, nie francuska, szwajcarska, tylko po prostu Park Europa, która myślę, że właśnie w to otoczenie tego osiedla i tej Unii Europejskiej by się wpisywała. Ale jak słusznie pani Stefania rozpoczęła tą dyskusję, że najlepiej by było w jakiś sposób zorganizować właśnie tak, żeby również na przyszłość w tych wielu takich sytuacjach no, można by było takie konsultacje prowadzić z mieszkańcami, no i na bazie tej większości, która tam gdzieś się wyłoni, no faktycznie wszyscy radni powinni wtedy uznać, że to jest właściwa nazwa, ponieważ tak mieszkańcy sobie tego życzą. Ja rozumiem, że Koalicja Obywatelska projekt uchwały wnosi, mimo krytyki ze strony prezydenta Leszna. Będziecie chcieli, żeby ta uchwała została poddana pod głosowanie, tak? Tak, pani redaktor, będziemy chcieli, żeby ten projekt był procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Ja tylko chociaż chciałbym w dwóch zdaniach też się odnieść do słów pani Stefanii Rataciak, bo pani powiedziała, żeby nazwać może Park Francuski, tylko pani Stefaniu, jak pani też jeździ, ja też często tutaj jestem, mamy ulicę Unii Europejskiej, o której wspomniał pan Michał Skrzypczak, mamy ulicę belgijską, chorwacką, holenderską po drugiej stronie, czyli tak naprawdę większość krajów, które jest w Unii Europejskiej. I uważam, że jednak dobrze by było, jakby ten park był nazwany Parkiem Tolerancji, gdzie każdy Europejczyk, każdy mieszkaniec Europy no, będzie się czuł dobrze. Tylko mogę też powiedzieć, że między innymi w Głogowie mamy most tolerancji i uważam, że w Lesznie dobrze by było, gdyby ten park nosił nazwę Parku Tolerancji. I tak będziemy chcieli ten projekt uchwały procedować. Rozumiem, że radni będą o tym decydowali. Ja jeszcze tylko krótko wspomnę, że ten park, tak jak pani Stefania zresztą powiedziała, jest bacznie przez nią obserwowany, ale także przez innych mieszkańców Leszna i są wnoszone, nawet do naszej redakcji zgłaszają się osoby, chodzi o bezpieczeństwo po prostu. Jeden z naszych telewidzów powiedział nam, że budzi jego niepokój to, że ta brama wyjściowa na ulicę Unii Europejskiej jest usytuowana na wprost przejścia dla pieszych, co może spowodować pewne niebezpieczeństwo, tak? Bo gdyby jednak trzeba było troszeczkę wyhamować na przykład hulajnogą czy rowerkiem i te pasy by nie kusiły od razu, byłoby to być może bezpieczniejsze, być może to się uda jeszcze zmienić. Może postawić jakieś dodatkowe barierki, bo tam będą po prostu dzieci, a ulica Unii Europejskiej jest dosyć ruchliwą ulicą. Czy będziecie jakoś w tym kierunku może sprawdzać, czy da się to zrobić? Wiem, że nawet były jakieś pisma wysłane do Urzędu Miasta w tej sprawie, także ludzie cieszą się, a z drugiej strony też chcą decydować, prawda, jak to ma ostatecznie wyglądać.
Jeśli chodzi, ja uważam, że bardzo mądra uwaga tutaj zgłoszona przez panią i przez mieszkańców Leszna, jeżeli pismo, nic mi nie wiadomo, ale jeżeli dotarło do Urzędu Miasta, to na pewno uważam, że powinno być to zrealizowane ze względu, to jak pani powiedziała, to jest bardzo ruchliwa ulica Francuska. Dla bezpieczeństwa dzieci powinny tam być jakieś barierki, zabezpieczenia, że to dziecko nie wjedzie od razu pod jezdnię, tylko te barierki ją zatrzymają. To niosą wielkie koszty. Myślę, że pan prezydent czy urzędnicy, którzy za to odpowiadają, zapoznają się z tym pismem i zostanie to zamontowane. Jeśli by nie było zamontowane, to ja na wrześniowej, na 26 sierpnia mamy sesję Rady Miasta, zapytam, jak miasto rozpatruje bezpieczeństwo wyjścia i wejścia do tego parku. Także ja sobie tę uwagę napiszę i będę pilnować. Bardzo dziękuję w imieniu naszych telewizorów, którzy te uwagi zgłaszali. Proszę powiedzieć, co jeszcze planujecie na sesję sierpniową? Data jest już ustalona, jak powiedziała pani Stefania Ratajczak. Wiemy, że tu będzie uchwała w sprawie parku, a co PL18, panie radnym Michał Skrzypczak odpowie nam, znaczy, na to? Jeszcze na ten moment nie ma tego programu, prawda? Dopiero zawsze przed sesją jednak wszystkie wydziały składają swoje propozycje, które wymagają uchwał Rady Miejskiej. Jeśli chodzi o takie inne uchwały, które by ewentualnie klub miał składać, no myślę, że zobaczymy, jak się potoczy kwestia chociażby samej tej nazwy tego parku, czy faktycznie będzie też tych kilka uchwał składanych. No, zobaczymy, jak to się potoczy, natomiast na pewno będzie wiele zmian w budżecie, ponieważ to jest stały element z każdej sesji, a tutaj po dwóch, przepraszam, ale akurat. Także no, w tej chwili jakichś planów konkretnych dotyczących tego porządku jeszcze nie ma. Pani Stefanie Ratajczak? Już PiS coś planuje? Również jeszcze nie wiemy, ponieważ jak wspomniałam, mamy jeszcze ponad miesiąc do sesji. Zapoznamy się, ale bez wątpienia, ja podejrzewam, ja strzelam, że będzie, proszę panią, sprawa dotycząca dofinansowania przedszkola w Zaborowie, bo jak wiemy, przedszkole będzie kosztowało prawie 10 milionów, a więc brakuje nam 3 miliony. Radni będą musieli zdecydować, czy na to przedszkole dołożyć. Ja sądzę, że damy te pieniądze, ponieważ to przedszkole musi powstać. Szkoda, żeby się zmarnowało 7 milionów pieniędzy zewnętrznych, których myśmy pozyskali. To jest jeden z problemów bardzo pilnych, które w najbliższym czasie, nie wiem, czy nie sierpniowe, ja podejrzewam, że sierpniowa. Drugim ważnym punktem, dla mnie mniej ważnym, ale ważnym dla mieszkańców, ważnych przede wszystkim dla mężczyzn, dla żużlowców i dla kibiców. Jak myśmy się dowiedzieli, była Komisja Edukacji niedawno i Sportu i tam myśmy się dowiedzieli, chociaż radni wiedzieli, bo od roku 2017 Klub Unia Leszno wiedział o tym, że trzeba będzie odwodnienia terenu i zakup plandeki. I to są ogromne pieniądze, to są ogromne. I teraz radni będą mieć problem, czy dać to na dzieci, czy to dać na odwodnienie toru żużlowego. Jestem trochę zdziwiona, bo pan przecież miał klub Unia Leszno, który jest klubem prywatnym, w którego wchodzą, proszę panią, tyle co wyczytałam w internecie, 6 akcjonariuszy i oni wiedzieli, że to trzeba dokonać do roku 2022, ponieważ nie spadniemy z grupy, jak to się mówi. Nigdy tak się żużlem nie interesowało. Stadion jest miejski, tak? Także tak, zgadza się. Unia Leszno swoją drogą, ale tak naprawdę to wy to macie na głowie i właściwie można w tym momencie zadać pytanie, czy postawicie się ekstralidze żużlowej, czy nie. Pani radna, przepraszam, pani redaktor, już pani mówię. Troszeczkę więcej zaczęłam się interesować żużlem od strony finansowej, bo żużlem to się mój mąż interesuje, jak jadą, kibicuje, ale proszę, mieszkańcy może nie wiedzą, może teraz się dowiedzą, bo telewizja, Unia Leszno otrzymywała od telewizji za transmisję 2 miliony. Od roku 2022 do 2025 telewizja będzie wkładała w Unię Leszno, jeśli będzie w Ekstraklasie, 6 milionów. I tutaj widzę odnowienie tego toru,
miasto Leszno w związku z tym, że jest właścicielem tego obiektu, powinno podpisać umowę z klubem Unią Leszną, sfinansować tą pracę. Ona będzie prawdopodobnie kosztowała około 1 200 000, bo plandekę powinna kupić sama Unia Leszno, ale te pieniążki by wróciły do mieszkańców, a więc do mnie, do pani, do każdego mieszkańca z tych 6 milionów, które otrzyma Unia Leszno. I tu widzę rozwiązanie. Zrobić, pożyczyć, ale oddajcie to mieszkańcom, bo jeśli chodzi o stadion Unii Leszno, który jest własnością oczywiście naszą, my tam ogromne, ogromne pieniądze przeznaczamy. I wszelkie, jakiekolwiek były remonty, przeglądałam moje wypowiedzi, moje zapytania radnych z kilku lat, to ogromne pieniądze i zawsze miasto. Teraz trzeba się trochę radni postawić. Damy. Właściwie pożyczymy, ale oddajcie z tych 6 milionów. To są ogromne pieniądze, które mogą nam oddać. Moja jest taka propozycja i tak będę głosowała i tak będę zgłaszała na komisji najbliższej, Komisji Edukacji, jak będziemy omawiać projekt uchwały czy propozycji o dofinansowania odwodnienia stadionu Unii Leszno. Rozumiem. Nie jestem przeciwko, bo by mnie mieszkańcy mężczyźni chyba udusili, ale widzę pieniądze zewnętrzne. Nie tylko dla Unii. Proszę oddać Kowalskiemu i Cińskiemu i pani Ratajczak. Pani radna Ratajczak się stawia, a panowie, jak wasze kluby zareagują? Rozmawialiście na ten temat. Tak, tutaj pani radna Stefania Ratajczak poruszyła dosyć dwie istotne sprawy. Pierwsza, czyli budowa przedszkola na Zaworowie, do której brakuje 3 miliony złotych. Drugie, odwodnienie liniowe. Ja tylko przypomnę, że nam z wolnych środków pani radna czy pani redaktor zostało tylko 2 miliony złotych. No pytanie, skąd weźmiemy ten brakujący milion złotych? Jeśli rozmawiamy też o odwodnieniu i o budowie przedszkola na Zaworowie, to dla mnie ważniejszą inwestycją jest dołożenie i budowa przedszkola na Zaborowie. Ja osobiście, jeśli mam się wypowiedzieć na temat budowy odwodnienia liniowego, jestem przeciwny, żeby miasto w 100% budowało odwodnienie liniowe. Uważam, że to raczej klub żużlowy powinien partycypować w tej inwestycji. Tym bardziej, tak jak pani radna powiedziała, przyszłego roku będzie obowiązywał rekordowy kontrakt telewizyjny oparty na kwotę 240 milionów złotych. On będzie obejmował przez 4 najbliższe lata. I uważam tak, że odwodnienie, jeśli ma powstać, powinno być wybudowane, ale mam nadzieję, że klub będzie chciał w tym wszystkim partycypować. Z drugiej strony mam też pytanie do pana prezydenta, bo pan prezydent kiedyś, zresztą została podjęta uchwała Rady Miejskiej, założył Stowarzyszenie Klubów Ekstraligi. Co na to pozostałe kluby Ekstraligi, bo wiem, że nie we wszystkich miastach takie odwodnienie jest. A kolejną sprawą to jest za chwilę, no krótki termin, kończy się sezon żużlowy. Trzeba by ogłosić przetarg, wiadomo, że takie prace raczej w okresie zimowym no, nie powinny być prowadzone, a sezon żużlowy już się rozpoczyna wczesną wiosną. Tak, radny Michał Skrzypczak, jakie jest pana stanowisko? Ja stanowisko bym powiedział bardzo proste, jeśli chodzi o nieruchomości, już nie traktując tego jako, czy to jest klub, tu w jaki sposób to się tutaj odbywa. No jeżeli mamy obiekt i ten obiekt wynajmujemy i podnosimy wartość tego obiektu, że ktoś może lepiej na tym zarobić, no to powinniśmy czerpać z tego większy czynsz, prawda, od Unii Lesznej. To jest według mnie taka kwestia przełożenia, bo trudno oczekiwać, żeby prywatny podmiot no, chciał tak fajnie finansować, prawda, inwestycje miejskie, które w zasadzie no, nie wiadomo, czy za rok, czy za dwa, co się może wydarzyć. Więc według mnie powinniśmy iść zawsze taką drogą, jeżeli podnosimy wartość nieruchomości i ktoś może skorzystać na tym, ponieważ więcej może też zarobić. W związku z tym powinniśmy po prostu podnieść czynsz. Czyli takie źródło finansowania. Jednak do pana Górznego, jedno zdanie, do pana Górznego. Proszę. Panie Górzny, oczywiście ja podobnie jak pan jestem bardziej zwolennikiem dofinansowania budowy przedszkola, żeby to przedszkole powstało w Zaborowie. To będzie 5-oddziałowe przedszkole, do 125 dzieci będzie mogło tam uczęszczać, więc tutaj mamy bardzo podobne zdanie, jeżeli chodzi o przedszkole, a tym bardziej, że myślę, że na tą inwestycję mamy już pieniądze.
mamy pieniądze nie z tego budżetu, tylko myśmy pozyskali, bo w lipcu zostały sprzedane grunty miejskie i myśmy z tych gruntów pozyskali prawie 3 miliony. I ja na przykład to widzę tutaj, te pieniądze na przedszkole w Zaborowie. A jeszcze raz powtarzam, podtrzymuję swoje stanowisko, powinni nam oddać tych 6 milionów na odwodnienie toru żużlowego. Z tego, co Państwo mówicie, widać, że no, dyskusja na sierpniowej sesji będzie dosyć gorąca. Tę sprawę trzeba jak najszybciej załatwić, bo jak mówiliście, są terminy i faktycznie Ekstraliga powiedziała, że jeśli tego odwodnienia nie będzie, no to Unia Leszno nie będzie jeździła w ekstraklasie, w ekstralidze, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Pani Stefania Ratajczak, pan Michał Górzny i pan Michał Skrzypczak, radni Rady Miejskiej Leszna. Pani redaktor, mogę jedno zdanie jeszcze na koniec? Bardzo proszę. Ja bym chciała tutaj zaapelować do mieszkańców Leszna. Ja dostałam informację, że przeszedł projekt, który napisałam na budowę tężni solankowej. Numer 6 będzie miała. Apeluję mieszkańców wszystkich o głosowanie na tą tężnię, ponieważ jak przeglądałam w internecie, prawie we wszystkich okolicznych, większych miastach jest. W Głogowie jest przepiękna. Frekwencja przy tej, jak patrzyłam na YouTubie, patrzyłam na Głogów, bardzo duża. Więc projekt numer 6. Tężnia. Dla mieszkańców Leszna. Mówimy o budżecie obywatelskim oczywiście, tak? Tak, oczywiście z budżetu obywatelskiego. To może, żeby tak nie było, że popieramy jeden projekt pani radnej, która wykorzystała obecność w programie, żeby nam nikt niczego nie zarzucił. Apelujemy po prostu do mieszkańców, bądźcie aktywni, głosujcie w budżecie obywatelskim, wybierajcie najlepsze państwa zdaniem projekty. A też nie oczywiście, jak najbardziej, niech będą, jeżeli mają służyć mieszkańcom Leszna. Dziękuję bardzo za udział w programie. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Dziękuję.